Siemano, słuchajcie, prace nabierają mega tempa, tak więc w tym materiale zobaczycie montaż silnika, składanie silnika, pierwsze testy, sekwy i nie tylko. Pół roku nie siedziałem w tym aucie, nie jeździłem i to w tym materiale zobaczycie. Lecimy. Słuchajcie, mamy silnik cały rozebrany w drobny mak. Kamil nam powie, co tu się wydarzyło. Tak, no rozebrałem go po raz kolejny. Na szczęście nic się nie dzieje z motorem, tylko został rozebrany po prostu do rewizji. No tutaj widać, jest cały rozebrany. Z blokiem się kompletnie nic nie dzieje, jest już wyczyszczony, tylko jeszcze go trochę polakieruję, zanim zacznę go składać. Głowica była na sprawdzeniu, był pana, który nam obrabia właśnie silniki. I tak naprawdę została tylko delikatnie liźnięta, żebym ja nie musiał jej skrobać od starej uszczelki. Sprawdzone luzy zaworowe, dlatego są wałki ułożone. No i kompletnie z głowicą się też nic nie dzieje, szczęście, więc wszystko jest git. Jedyne elementy, które będziemy wymieniać, no to jest pompa oleju, dlatego że rozebrałem ją wcześniej i ma takie ona jest ogólnie aluminiowa i tylko te wirniki, które się jakby tworzą ciśnienie, są stalowe. I niestety już na tych aluminiowych częściach widać takie delikatne, bardzo delikatne powyrywane kawałki aluminium. Znaczy powyrywane to za dużo powiedziane, są takie delikatne ubytki. Ona w czystej teorii pewnie by chodziła dalej, ale wolałbym uniknąć sytuacji z zeszłego roku, gdzie jak pamiętacie kawałki, pompa wyglądała dużo gorzej w zeszłym roku. I po prostu kawałki pompy się pobijały w panewki główne i zniszczyły nam też wał korbowy. Więc wolałbym tego uniknąć, dlatego pompa oleju tam już leży, o, tu w kartoniku nowa z Toyoty. Co jeszcze będziemy wymieniać? Panewki główne i korbowodowe. Tak naprawdę chyba główne to też już jest trochę z mojej strony nad wyrazem mogłoby zostać, ale wolałbym jednak, żeby były nowe. Po panewkach korbowodowych coś tam widać, no ale ten silnik nie ma lekko. No nie ma. Więc ja myślę, że i tak to, co na nim widać, to jest naprawdę dobrze. Wlecą nowe panewki. Wał korbowy jest w stanie nienaruszonym. Tak jak to pokażmy. Tak naprawdę był też u pana od sprawdzenia. To są jakieś przebarwienia, ale to jest właśnie jeszcze nie do końca otłuszczone. Wał nie ma kompletnie żadnych rys, no nic kompletnie się z nim nie stało. Był tylko sprawdzenie tylko jeśli chodzi o wyważenie wału. No i to tyle co z nim robiliśmy. Więc wracam nowe panewki, nową pompę oleju, no i teraz chyba tylko trzeba to wszystko tak ładnie przytłumaczyć. Trzymaj, Jasia. Dziękuję. Ale nie pij, lepiej. A czy trzymasz ręczny? Tak, trzymam ręczny. A puść? To ja może doleję płynu. No, ja... Okej. Okay. Oj, Jacie, panie, ale teraz... Trzymaj. Twardo jest. Trzymać? No, trzymaj. Tak ma być. A jak tam w ogóle ci siedzi w Subaru? No... Jest dopasowany idealnie pod moje wymiary. To zabieram. Nie? Teraz jak ci powiem, to zbijesz bieg. O! Teraz poszło. Zredukuj teraz. Pchnij do siebie. Znaczy pchnij pod siebie. Dobry. O, daj teraz do góry, Asiu, właśnie tą bajkę i do przodu. Mocno. No, idzie. Pięknie. Jest luz. Jest luz, ziomeczku. Jak możesz zaciągnąć ręcznie? Jezus, już nie wiem, który, jak tyle jest. Trzyma. Słuchajcie, jest Subaru. Jest Kamil, który mnie zawołał i powiedział, że będziemy robić pierwsze odpalanie. Pierwsza próba. Ja wsiadam do środka. Szyba w ogóle wleciała z zapasowego Subaru. Wsiadam do środka i będziemy robić próbę. Jesteśmy w środku. Wciskaj sprzęgło. No! Jest chyba nieco lepiej, nie? Jest dużo lepiej. Generalnie był taki problem, że zmieniliśmy wysprzęglik i na nowym wysprzęgliku
żeby wcisnąć sprzęgło, to musiałem użyć tak mocno dużo siły, że było koszmarnie, ale Kamil podziałał. Co zrobiłeś? Zmieniłem nieco dźwignię na pedale, po prostu wierciłem inny otworek, żeby taki pręcik, który wychodzi z pompy, był nieco wyżej. To jest trochę, dźwignia się zmienia i przez to trzeba używać mniejszej siły, żeby wcisnąć pedał. No i zobaczcie, zawitał kolega tutaj nowy. Jest shifter. Shifter. A już się nauczyłem mówić shifter. Sekwa wleciała. Kurde. Pany. Elegancko. Tą jeszcze gałeczkę zmienimy, bo mi się ona osobiście nie podoba. I zrobimy go trochę wyższy, żeby łatwiej było sięgać i żeby to było też tak tutaj bardziej schludnie wyglądało. No dobra, to lecę. Odpalam. Jak ten. Bestia obudzona. Został, to robi taką robotę. No taka z przodu jest jakiś inny zderzak chyba. Nowa zabawka. Nie, ten sam. Słuchajcie, jak widzicie, Subaru w końcu wyjechało i za chwilę robimy pierwsze takie, można powiedzieć, sprawdzenie w ogóle auta w tym roku. Ja powiem wam tak, banan mi nie schodzi z twarzy, po prostu to jak aktualnie wygląda auto. No znowu jest białe, jest wszystko na świeżo polakierowane, no wygląda jak nowa totalnie zabawka. Wow, aż brak mi słów, ciary mam po prostu, ciary po mnie chodzą. Zdejmujemy zderzak, bo lekko jeszcze obciera, nie chcemy go poniszczyć. I zaraz tak naprawdę zrobimy pierwsze przepalenie. I w sumie pierwszy raz będę miał okazję wbić bieg w skrzyni sekwencyjnej. Na aucie na kołach. Więc... kurde, jaram się strasznie. Bracia! To palim to. Jeździ!
Jeździ! Słuchajcie, jesteśmy po testach fury. Wow, no kurde, w końcu ten czas, bo naprawdę do zawodów już zostało niedużo czasu, ale udało się, fura odpalona. Mega podziękowanie dla całego mojego teamu, bo to nie jest tylko jakby moja zasługa, to jest wszystkich praca, że to się dzieje. I co, no mamy to, mega zmiany, czuję od razu. Sekwa robi swoje i jednoczęściowy wał, bez żadnych gum. Na napędzie też robi swoje, po prostu czuć, jak to auto dodajesz gazu, od razu cię wpycha. Momentalnie, kurde, mega feeling. Tak więc teraz przed nami mega, mega intensywny czas. Jutro ostatnie doszlifowanie auta, geometria i tego typu sprawy. Sobota trening. Niedziela jadę do Warszawy, do Max Racing nagrywać podcast. Poniedziałek kolejny trening. Wtorek, środa oklejamy auto, no bo na Irlandię chcę mieć poklejenie, a oklejenie jest petarda. Ja się osobiście mega jaram, jestem ciekawy też, jak wam się spodoba. Czwartek robimy pracę przy aucie, to co wyjdzie, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. I też robimy nagrywanie oklejenia. Piątek pakujemy auto do Irlandii. Więc czeka nas naprawdę gruby czas, ale strasznie się jaram i mega wam wszystkim dziękuję. Lecimy z tym tematem.